Cześć moi kochani, dzisiaj filmik odpowiedź na tak od Weroniki w końcu, ale nie mam czasu, naprawdę nie mam czasu na wszystkie filmiki, które dziewczyny mi atakują. Bardzo mi miło z tego powodu, ale mam też dużo innych spraw do załatwienia, ale staram się nadrobić zaległości. Mogę wam powiedzieć, że filmik nie będzie zbyt długi, przynajmniej taki mam zamiar w tym momencie, bo nie mam tak naprawdę tak dużo cieni, które są moje ulubione. W tym momencie muszę powiedzieć, że wszystkie moje cienie, które mam z MAC-a, to są wszystkie moje ulubione. Miałam trochę takich, których nie używałam i je po prostu później sprzedałam. I mam w tym momencie tylko te, które najbardziej lubię. I oczywiście, jak na każdej praktycznie liście ulubionych cieni z MAC-a, musiałby się znaleźć cień, który się nazywa Satin Taupe. Mam trzy takie właśnie pojedyncze opakowania i mam cztery w takim wkładzie, co zaraz wam powiem. Ten jeden dzień kosztuje 11 funtów. Można go przetransportować z tego do paletki większej, jeżeli ktoś ma ochotę. Przepiękny kolor. Ja będę tutaj palcami, może tak, mam nadzieję, że mi palców wystarczy. Tak wygląda, nie wiem czy to widać. To jest Frost Finish, to jest przepiękny brązowy, taki fioletowo kolor, troszeczkę srebrnego, złotego tutaj jest. Naprawdę unikatowy. Nigdy nie widziałam takiego jeszcze cienia przez jakąś inną firmę zrobionego. Czyli naprawdę na 100% polecam i pasuje wszystkim, do wszystkich kolor oczu, do wszystkich. Od razu was muszę przeprosić, że moje palce będą się wydawały takie dziwaczne, ale przed chwilą pomalowałam paznokcie i chcę je zachować, także muszę uważać, żeby nie zadrzeć o nic. Kolejnym drugim kolorem, który przepięknie się właśnie zgra razem z tym Satin Taupe, to jest kolor, który się nazywa Brulé. To jest satynowe wykończenie, czyli bardzo delikatny, bez żadnych drobinek, bez niczego. Przepięknie na całą powiekę można go nałożyć, podłóg brwiowy. Są dziewczyny, które na przykład lubią. To jest takie wykończenie, widzicie, że jest matowy. Nie jest matowy, jest satynowy. Coś takiego. Dziewczyny, niektóre wolą na przykład kolor shroom. Shroom jest bardzo podobny do tego, tylko ma właśnie odrobinę połysku jakiegoś. Trzecim moim kolorem to jest kolor, który się nazywa Crystal. I ja bym tego koloru sobie sama nie kupiła. To jest taki fioletowy, to jest Frost Finish, czyli to jest właśnie z delikatnym połyskiem. Mam nadzieję, że kamera to wyłapie. Ten kolor, moja koleżanka była w MAC-u na makijażu z specjalnym takim make-up, czy sobie zabukowała go wcześniej. I on mi zrobił makijaż i on między innymi użył tego cienia. I nie powiedziałabym, sobie bym chyba raczej o nim nie pomyślała, ale przepięknie on nie wyglądał i po prostu skopiowałam go, ten cień od niej. I dzisiaj zrobiłam właśnie makijaż sobie tym cieniem i położyłam go na całą powiekę i jak ktoś oglądał moje filmiki wcześniej, to na pewno wiedział, że ja go używałam. I w załamanie nałożyłam cień z tej paletki, z tej poczwórnej, z kłodu, ten kolor na dole, który się nazywa Sketch. Ta paletka, sama paletka kosztuje 5 funtów i jeden cień kosztuje funtów 9. Czyli podobna cena pewnie na przetłumaczenie w Polsce. Każdy cień ma na dole magnes. Jak tutaj widzicie, ten pierwszy, który wyjęłam, to jest kolor All That Glitters. To jest taki różowy, delikatny. To są naturalne kolory, który bardzo ładnie wygląda, jeżeli go położymy na całą powiekę i w załamaniu możemy dać trochę ciemnego koloru. Albo też dobrze wygląda sam cień z jakąś kreską. Naprawdę spoko. Staramy się wybrać takie kolory, pasujące oczywiście do moich oczu, ale też pasują one do praktycznie każdego innego koloru. Nie lubię takich zbytnio agresywnych kolorów. Jeszcze nie zrobiłam wam, nie pokazałam jak on wygląda, już mi palców zaraz zabraknie. All That Glitters wygląda tak. Coś takiego. Dzisiaj przepiękny filmik zrobiła Vintage Sister. Ona mówiła o wszystkich podróbkach cieni właśnie MAC-a i ja się dowiedziałam rzeczy, które nie wiedziałam, że te numerki z tyłu znaczą, kiedy były wyprodukowane, tego nie wiedziałam wcześniej. Także jeżeli macie pytania, jak rozróżnić podróbki do oryginałów, to zapraszam na jej kanał. Drugim kolorem z tej paletki to jest kolor, który się nazywa Antique i to jest miedź. Ze złotym, bardzo bogaty kolor. Tak wygląda, ja już starą tamte wcześniejsze, to tak wygląda. Bardzo mi się podoba. Następny kolor to się nazywa Woodwinged. Złoty, bardziej bogaty. Widzicie, ten jest taki bardziej czerwony, więcej ma czerwieni miedzi. To jest bardziej kolor złoty. I dlaczego ja wybrałam sobie te cienie jeszcze? Bo tak naprawdę ciężko znaleźć ich odpowiednie z jakiejś innej firmy. I naprawdę jestem z nich zadowolona.
Ostatnim kolorem z tej paletki, to kolor, o którym mówiłam wcześniej, to nazywa się Sketch. I on tu się wydaje, że jest bardzo intensywny. On jest takim czerwonym, chyba ma frost wykończenie, zaraz sprawdzę na pewności. Wychodź. Nie napisane jest, jak ma wykończenie. Ale dzisiaj właśnie zrobiłam sobie makijaż tym fioletowym kolorem i używam do tego właśnie Sketch. I on się wydaje bardzo ciemny, ale jak go się ładnie rozsmaruje, to po prostu przepięknie na powiece wygląda. Naprawdę. Super, polecam. Jak się patrzy na te kolory, to one wszystkie się wydają, może nie wiem, podobne do siebie, ale uwierzcie mi, że można z nimi stworzyć bardzo dużo różnych rzeczy. I powód, dla którego ja wybrałam je sobie, był taki, że one pasują do mojego koloru oczu, ale też będą pasowały do każdego innego koloru. Chciałam właśnie takie cienie. Mam jeszcze oczywiście paletkę z Inglota, którą może wcześniej już widzieliście. Ale mówiłam, ja nie jestem z niej zadowolona. Dziewczyna była bardzo pomocna, nie mogę powiedzieć. Dziewczyna była bardzo pomocna, jeżeli ją wybierałam. Nie, te cienie wszystkie. Ale... I kolory widzicie niby podobne, bo jest taki trochę fiolet. Ten tutaj jest najbardziej podobny do tego albo vanilę z maka, albo do koloru, który się nazywa Shroom. Ale coś z nim jest nie tak. Jeżeli cień ma drobinki, to te drobinki i tak się osypią, one nigdy nie zostaną. I te drobinki są takie monotonne, one nigdy nie są inne. Odrodziło mi też, żebym nie kupowała cienia czarnego z tymi drobinkami, gdyż te drobinki spadną później, takie dadzą efekt podkrążonego oka, zmęczonego. Oczywiście tego przecież nikt nie chce. Używałam tego granatowego koloru, używam każdego z nich, ale jakoś nie mogłam się przekonać, żeby codziennie używać, nie wiem. To może moja wina. Nie wiem. I jak powiedziałam wcześniej w tym filmiku jeszcze na temat moich kosmetyków, że one są tak wąskie, tak blisko siebie położone, że czasami weźmie się pędzelek i niechcący można zaczepić o ten cień, który jest obok. I ja właśnie miałam taki przykład, że robiłam coś taki na Halloween makijaż z różowym kolorem i wiecie, patrzyłam w lusterko, widziałam, gdzie ten kolor jest i nagle patrzę, skąd takie czarne jakieś plamy mi się porobiły na twarzy i one się wzięły po prostu z tego czarnego cienia, który jest obok. Z pędzelkiem zahaczyłam po prostu o to. Powinni po prostu chyba zrobić troszeczkę bardziej i oddzielić jakoś, żeby nie były tak blisko siebie. I jeszcze wam powiem, że lubię bardzo tą paletkę Sleek. To jest Original. Za co ją lubię? Gdyż jeżeli miałam sobie wybrać jedną paletkę, nie za drogą, to ona ma wszystkie kolory, które się przydadzą. Uwielbiam ten fioletowy, uwielbiam ten turkusowy kolor. One są bardzo nasycone. Złoto jest przepiękne. Ten złoty jest podobny do tego właśnie Antique z... Zobaczcie, do tego Antique z... to wam pokażę, jak fioletowy wygląda. One są przepięknie nasycone. Ten niebieski też jest śliczny. Są piękne. I to jest taka paletka, jeżeli chodzi o, że tak powiem, papuzie kolory, które bym sobie kupiła i nie żałuję, ale jakbym miała za nią zapłacić więcej kasy, to bym tego chyba nie zrobiła. Jakby na przykład ta paletka kosztowała tak, że jeden cień kosztuje tak jak maka 9 funtów, to tyle bym za nią na pewno nie zapłaciła. Także jest na pewno warta swojej ceny. Mam nadzieję, że filmik wydał wam się pomocny i zapraszam do oglądania i do komentowania. Buziaki!